tu prosto ta droga to była. Ale chyba jeszcze nie, ale... A, było ciekawych miejsc, ale kiedyś to jeszcze się nagra. Może osobowym kiedyś. Ale ciekawe miejsce, bo mówię, jak jechaliśmy tutaj pierwszy raz, to była przeprawa promowa, to coś też nas takiego dziwnego. Kurczę, no koniec drogi, dojeżdżasz i koniec głównej drogi. I co? O, 15 minut na prom trzeba czekać. Nie, to była tylko objazdka tunelu, tu będzie taki zjazd. I to się chyba Utne Kwikny nazywało, to połączenie. No ale wtedy już były takie filary tam, teraz widać, tam mruga światełko. O, tu jest ten wjazd na prom, który już jest teraz. To chyba parking teraz OWC, można sobie tu stanąć. Tak, tutaj jest. I tu firma obsługująca ten prom, to była firma, tu żeśmy jechali i tam nagadaliśmy, że jedziemy tego, jakiś tam troszkę tańszy bilet na szoto, bo to bardzo drogie było. Tu były te miejscówki, gdzie się tam stawało w linii. Teraz już wszystko puste. A czy no, gdy się coś... I teraz piękny most Hardanger Brua nad fiordem Hardanger. Nie wiem, który tam... Wrzucę link, ale któryś tam w Europie, jeśli chodzi o wysokość chyba, czy jakoś tam... A, tu zrobili taką teraz... Znaczy, tu zawsze było to, tutaj zjeść można było, ale tu taki mały parking. Tu ciężko stanąć. No tu bym mógł stanąć, ale co ja tu będę stawał? Ja chcę wjechać na most. I wtedy się, kurde, kawał drogi było dłużej, bo trzeba było tam na drugą stronę przepływał ten prom gdzieś o tam, dobijał. Bardziej tam właśnie w prawo jechał. I tam w oddali, na prawo, no trzeba by było na mapie sprawdzić, teraz nie pamiętam. Trzeba było też takimi drogami się, kurde, tutaj przemieszczać. A teraz jakiś tam wjazd jest rondo chyba i na ten most. I później w tunelu też jest rondo, chyba tam jest rozjazdka właśnie tą starą drogę w prawo. Tak jakby się o tą wyspę można, ten półwysep tam można objechać, no gdyby tam są takie tunele, jakby były zamknięte, to... Bo ta droga prowadzi do Oddy przez 2D. Tam gdzie te, co kręcili te zimowe zmagania tutaj w Norwegii, to tam jedna była ta stacja tych holowników, a drugą przed chwilą mijałem tutaj Norheimsund, czy nie wiem, to jest Mobdalen, coś takiego. Tu to miejsce też właśnie mi chodzi po głowie, bo pamiętam któregoś razu tu przed Wigilią kierowca polski uderzył w skały, też woził tak samo ze Szwecji takie rzeczy jak my, i uderzył w skały i zapłynęła ta jego ciężarówka, i ja dałem na Facebooku linki, że no ktoś może tam szybciej gdzieś dotrze, bo spalony był, więc pewnie tam chwilę zajęło dotarcie do niego. No i później po tam roku czy po dwóch okazało się, że ten wypadek został nagrany właśnie chyba w tej pierwszej edycji tych norweskich czy europejskich niebezpiecznych dróg. Tam później był epizod, że ci właśnie się dziwili, jak to, dlaczego on tam wyprzedzał chyba i ostro dosyć szedł na tej drodze. No a tutaj jak jest mokro, jest teraz 5 stopni, ale jak tylko wystarczy trochę, jak to się mówi, przymrozi, to tutaj może być katastrofa, bo to właśnie deszczowa. No i tak tutaj zakończył to. Gostek był chyba z Kanady, wrócił, miał swoją ciężarówkę, normalnie jeździł swoją ciężarówką, no i nie dojechał na Wigilię, jechał też do Bergen właśnie. Tak mi tak utkwiło to miejsce, ale nie pamiętam dokładnie, które, no gdzieś jakieś z zakrętami tam były takie właśnie skały, gdzie on po prostu zjechał i uderzył lewą częścią ciężarówki. Zresztą to na YouTubie można znaleźć ten odcinek z tym, także. A ja to mówię dużo, dużo wcześniej ogłosiłem tam, mówię, żeby udostępniać jak ktoś tam coś, no bo taka sytuacja była dosyć nieprzyjemna. No i tutaj chyba w związku z tym mostem, to też tutaj te drogi są troszkę poprawione, coś tutaj pobudowali. Strach będzie przez ten most jechać, żeby nie spaść z niego. Kurde, wpaść do takiego fiordu. Uff! Ani nie ma co mówić, co? Jak to tu wygląda? Wyłączę, bo mi ręka boli, i włączę na moście, bo to jeszcze chyba kawałek jest. A, bo to chyba się wjeżdża do tunelu. Teraz pokazuje mi, że przejechałem nad drogą wjazdową do mostu. Czyli taka zawrotka jest chyba. Aha, tu jest, można wyjść i punkt informacyjny jest ciemno, nie będę tam chodził, bo to można przejść przez ten most, jest dla pieszych też, ale to kiedyś się jeszcze pewnie przyjedzie.
Tak, Bru Tunnelen on się nazywa. Bu Tunnelen. Bergen Vos, tak, tu. Odda na trzynastkę tam w prawo. Aha, tak to jest zrobione. No to jest chyba tutaj wszystko nowe, pobudowane w związku z tym. Oj, a rondo, no tak, tu i teraz na Bergen w lewo, pod spodem, żeby się dostać na most, kurczę. Ale jajo. Jaki fajny ten, wymurowany taki. 3 metry na sekundę, czyli nie jest duży wiatr, to nie jest duży wiatr. Most kosztuje, na pewno na ciężarek trochę, no ale mogłem jechać inną drogą, może lżejszą, ale dłuższą. A i na jedno by wyszło może 100 czy 200 koron taniej dla szefa, tu krócej. Zresztą chciałem zacząć tę drogę, bo tamtą już jeździłem, tamtymi więcej. A tą drogą jeszcze nigdy nie jechałem, ponieważ no wtedy jeszcze było niewybudowane. No i teraz jadę pod spodem, pod tym. Zaraz będę się krzyżował na tej drodze, co byłem na górze. I będzie z tunelu wypad do mostu. No taki ciężki teren, kurde, żeby zrobić wjazd do mostu, tyle tego wszystkiego. A u nas mają problem na Zakopiance, żeby, kurde, jakiś kawałek tunelu zrobić, bo geologiczne jakieś problemy to tamto, ja nie wiem. Przyświecę trochę. No, teraz się mijam na tej drodze, co byłem na górze. I zaraz wpadnę chyba na most. Tak, od razu wyjście. No po prostu tu nie było jakby zrobić. Kurcz. 450 dla ciężarówek. No trochę kosztuje. Hardanger była 1380 metrów. Kurde. Tu sobie pieszy może spacerować. Pamiętam, jak mi kładli. Są filmy na YouTubie, jak oni budowali ten most, jak zakładali takie przęsła, dokładali same liny, to były. No pracować przy tym projekcie to też jest ciekawa sprawa. No i tak, i tu znowu do tunelu i znowu chyba jakoś tam trzeba się, to się nie mówi filary, tylko pylony, tak? Pylony mostu. Ale pamiętam je, one wtedy już stały, w 2010 roku już były nie tak wysoko do samego końca chyba, ale były już wyciągnięte tutaj, że było je widać, nie? No. Wątkować z tego mostu, ciekawe czy jest zabronione, czy można. Ciemno, no już kurde, jest dopiero 16, ale już jest taka pogoda deszczowa, no jakby przystało na Bergen, coraz bliżej jesteśmy Bergen, więc musi polać, nie? Leje dużo, aha i tu będzie co? Sam nie wiem, się zgubiło coś. Nie pokazuje chyba nawigacja nawet tego mostu. 7,7 km tunel, o kurcze. No to też chyba zbudowany w związku z tym mostem, tego nie było chyba wcześniej. O kurczę. Dobra, tunelu nie będę nagrywał, bo i tak to słabo w nim widać. Najwyżej wyjazdkę z tunelu jeszcze wrzucę. No nie, no bo znowu rondo w tunelu. Kurczę. Nie, to skrzyżowanie nawet, czy rondo. Rondo takie samo. Bergen-Ulvik. O właśnie, Ulvik to było miejsce, gdzie przypływał prom. Stara droga po prostu. Wszystko jest nowe, cholera. Ulvik. Kwikne chyba, Ulvik tak się nazywało. Nie wiem, czy tak mówiłem. Bergen Vos. No kurczę, porobili to. No kosztowało to pieniędzy. Na pewno, ale no ha, i teraz tu jest ten tunel, który ma te 7 km, dajmy na to, czy tam 6 ileś. No jaki też wydrążony w skalę jeszcze. Taki nie.